Witajcie, Emcia, witam was, muszę zdjąć tą gumkę. Witam was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki, a dzisiejszy odcinek to będzie wrap-up marcowy, czyli czytelnicze podsumowanie marca. Mamy, jak to nagrywam, 6 kwietnia, wy to zobaczycie jeszcze trochę później, także w tym miesiącu akurat ten wrap-up troszeczkę jest spóźniony, ale miałam kilka innych filmów, które chciałam wrócić najpierw. Także w marcu udało mi się przeczytać 9 książek, z czego ja jestem ogromnie zadowolona, bo w lutym miałam trochę taki zastój czytelniczy, przeczytałam tych książek chyba 5 albo 6, natomiast w marcu już trochę lepiej mi poszło. Cieszę się też dlatego, że no ustaliłam sobie cel przeczytania 120 książek w tym roku, więc wypadałoby, żebym czytała w miesiącu około 10, bo inaczej się z tym nie wyrobię. Chociaż zastanawiam się, szczerze mówiąc, czy sobie nie zmniejszyć tego celu, dlatego że no jednak w maju nie wydaje mi się, żebym dużo czytała, tylko raczej będę się już uczyła do egzaminów, bo ja też jestem taką osobą, która po prostu ma dosyć słabą pamięć, więc myślę, że właśnie w maju będę się uczyła, żeby nie zapomnieć do egzaminu tych wszystkich rzeczy, w sensie w maju głównie, bo naukę zaczęłam już, no właściwie, nie wiem, w grudniu jakoś, ale to tak nieregularną, tylko tak jak gdzieś tam mam czas, ale nie o tym. Więc tak, pierwszą pozycją, przejdźmy już do książek, jest 6 Wronli Bardugo i to jest książka, w której ja się absolutnie zakochałam. Nie wiem, dlaczego tak długo zwlekałam z jej czytaniem. Jest to książka, która dzieje się w tym samym uniwersum, co trylogia Cień i Kość, trylogia Grisha, czyli w uniwersum Griszów. Natomiast jest to całkiem inna historia o całkiem innych postaciach. Jest to historia tak zwanej szóstki Wron, czyli Kaza, Niny, Inej, Jespera, Matiasa i... wspomniałam imię tego bohatera. I Wylan, tak się nazywał ten bohater, nie wiem dlaczego zapomniałam jego imienia. W każdym razie są to postacie, które postanawiały dokonać rzeczy niemożliwej, czyli włamać się do Lodowego Dworu, aby wykraść stamtąd pewnego człowieka. I to jest chyba pierwsza książka, o ile się nie mylę, która trafi do moich ulubionych tylko ze względu na postaci. To znaczy, tutaj było jeszcze kilka rzeczy, które mi się również bardzo podobały, ale jednak gdyby nie ci bohaterowie, to ta książka nie znalazłaby się w tych ulubionych, bo oprócz tych postaci tak naprawdę według mnie nie ma w niej nic jakiegoś aż takiego niesamowitego, co by mnie przekonało, żeby ją wpisać na tą listę. No ale książka jest naprawdę świetna, także nie musimy o tym rozmawiać, bo jednak te postaci tutaj występują. Uważam, że są po prostu przecudownie wykreowane, tak jak w ogóle jestem zaskoczona, dlatego że na przykład Alina, czyli główna bohaterka trylogii Grisha, była naprawdę irytująca i moim zdaniem nie była jakąś super wykreowaną postacią, a to jest ta sama autorka, także no nie wiem, natomiast tutaj Leigh Bardugo zdecydowanie się popisała swoim talentem, jeśli chodzi o kreowanie postaci, bo każdy z tej szóstki bohaterów jest totalnie inny, wyjątkowy i ma w sobie coś takiego przyciągającego. Przede wszystkim Kaz. Kaz to jest absolutny love. Jego wypowiedzi to są najlepsze fragmenty w tej książce, naprawdę. Chyba znaczniki, jeśli się nie mylę, pomarańczowe, to są wypowiedzi Kaza. Zaraz też sprawdzę, żeby was tutaj nie wprowadzać w błąd. Tak. Więc no jak widzicie, jest ich tutaj mimo wszystko najwięcej. Poza tym też w ogóle dialogi ogólnie są, uważam, bardzo dobrze napisane, szczególnie te między tą szóstką głównych bohaterów. Czuć po prostu w każdym słowie, które wypowiada każda z tych postaci, jej indywidualne cechy, te dialogi są naprawdę zabawne, także to też jest jeden z dużych plusów tej książki. Ale co mi się tutaj oprócz tych bohaterów podobało? Podobało mi się na przykład bardzo miejsce akcji. To miasto portowe, w którym mamy mnóstwo jakichś kasyn, które jest takim skupiskiem wszystkich złodziei, jaszków, przestępców, takie miejsce, w którym każdy musi radzić sobie sam, nie wie komu ufać i mamy te różne gangi, mamy porachunki gangów, więc nie sądziłam, że taki motyw kiedykolwiek by mi się podobał, ale tutaj naprawdę świetnie to wypada, także ja wam książkę ogromnie polecam. Oczywiście też aspekt ten fantastyczny jest tutaj bardzo dobrze zrobiony, chociaż nie jest go jakoś dużo, ale mimo wszystko zwroty akcji też są świetne, jest ich tutaj kilka i każdy właściwie mnie zaskoczył, także książkę wam ogólnie bardzo polecam. Ja dzisiaj nie mam jakiegoś cudownego dnia na mówienie, dlatego może nie zachęciłam was do przeczytania tej książki jakoś bardzo, bo ciężko jest mi właśnie sklecić zdanie po prostu, czasami tak mam niestety, ale mam nadzieję, że mimo wszystko to, co wam powiedziałam, gdzieś tam was zachęciło do przeczytania tej pozycji i nie bójcie się tego, że jest gruba, bo też jest naprawdę bardzo wciągająca, na to dużo osób zwraca uwagę i ja też to potwierdzam, to jest książka świetnie napisana i bardzo, bardzo wciągająca, szybko się ją czytam. Kolejną pozycją jest Persepolis, czyli książka, o której wam mówiłam w dwóch
już filmach, czyli w Reading Vlogu oraz w filmie z niedocenionymi książkami, także tutaj już nie będę się jakoś bardzo rozgadywać. Po prostu powiem, że jest to, no bo jest to komiks, właściwie nie książka, jest to komiks, z którego można naprawdę wiele wynieść, który jest strasznie ciekawy i bardzo, bardzo, bardzo wartościowy i też autobiograficzny, co może was, uważam, też zachęcić do przeczytania, także ja ze swojej strony bardzo polecam zarówno komiks, jak i film na jego podstawie. I tutaj mam też dwie książki, o których również wam mówiłam w tym Reading Vlogu, w którym wam opowiadałam o Persepolis, czyli jedną z nich jest Julia i Rekin, Kieran Millwood Hargrave, czyli jest to autorka m.in. Dziewczynki z Atramentu i Gwiazd i jest to książka literatury dziecięcej, która mi się ogromnie podobała, ma bardzo fajny klimat, też taki morski z jednej strony, ale też z drugiej strony trochę klimat podobny do Piaskowego Wilka, który według mnie ma klimat przecudowny, taki charakterystyczny dla przepięknych książek literatury dziecięcej, ale też jest to książka naprawdę dobrze napisana, z jednej strony troszeczkę poetycko, ale z drugiej w taki sposób, że się ją bardzo przyjemnie czyta. Poza tym też można z tej książki coś wynieść, ostatecznie przekazuje ona naprawdę bardzo wartościowe rzeczy, także jeśli szukacie książki, dobrej książki z literatury dziecięcej, która wniesie coś do waszego życia i która będzie odpowiednia zarówno dla tych młodszych czytelników, do których jest docelowo skierowana, ale też dla tych starszych, to bardzo wam polecam. I drugą pozycją jest Piękno i Bestie, Niebezpieczne baśnie autorstwa Samana Chainani, czyli autora bestsellerowej serii Akademia Dobra i Zła, bo może ktoś z was kojarzy tego autora. Mamy tutaj kilkanaście retellingów baśni, charakteryzują się one przede wszystkim bardzo kreatywnym wykorzystaniem symboli i rzeczy charakterystycznych dla każdej z tych historii, czyli na przykład jak w, nie wiem, Śpiącej Królewnie mamy tą czarownicę, mamy to jabłko, czy na przykład krasnoludki albo tą szklaną trumnę, wszystkie te elementy pojawiają się również w tym retellingu, natomiast są użyte w totalnie innym kontekście albo w totalnie jakby inny sposób niż byście się spodziewali, także uważam, że warto przeczytać, bo te retellingi są naprawdę właśnie takie dosyć kreatywne, ciekawe, uważam, bardzo pomysły miał autor na nie, ale też są takie osobliwe i też z trzeciej strony część z nich tutaj jest w pewien sposób unowocześniona, w sensie te baśnie są troszeczkę takie unowocześnione pod tym względem, że poruszają jakieś tam aktualne tematy, także ogólnie mi się naprawdę bardzo podobało, poza tym też książka jest ślicznie wydana, także uważam, że warto ją mieć na półce, chociaż jak ktoś z was korzysta z Legimi, to też daje znać, że ostatnio na Legimi się pojawiła, więc jak ktoś nie chce kupować, to też na Legimi można sobie ją na spokojnie przeczytać. Następną pozycją jest Perfect on Paper Sophie Gonzalez, czyli książka, która ostatnio była straszliwie popularna na BookTube, na Bookstagramie, szczególnie na Bookstagramie bardzo dużo osób o niej mówiło i ja też ją postanowiłam przeczytać, tutaj macie wklejoną okładkę. Jest to historia Darcy, która prowadzi w swojej szkole skrzynkę numer 89, znaczy prowadzi skrzynkę, polega to na tym, że uczniowie tej szkoły mogą do tej skrzynki wrzucać listy z prośbą o porady w kwestiach relacji, głównie, no właściwie w każdym przypadku są to relacje romantyczne, natomiast no mamy tutaj zawarte odpowiedzi głównej bohaterki Darcy na te listy i moim zdaniem te porady można też na przykład sobie odnieść do relacji na przykład przyjacielskich, jeśli ktoś miał podobny problem w na przykład tego typu relacji, także też to się tutaj nie zamyka tylko w takim kręgu relacji romantycznych, też chciałam tak wspomnieć, bo w sumie to jest jedna z rzeczy, które uważam, że jest najfajniejsza w tej książce, że właśnie jednak te porady też nam, czytelnikom, mogą się do czegoś przydać. W każdym razie główna bohaterka prowadzi tą skrzynkę i pewnego dnia, i nikt nie wie, że ona tą skrzynkę prowadzi, i pewnego dnia dowiaduje się o tym osoba, co do której nie chciałaby, żeby ona się o tym dowiedziała, no i tutaj wywiązuje się pewna relacja między tą dwójką bohaterów. I tak, jest to książka, która mi się podobała, ale mimo wszystko mnie niestety rozczarowała, dlatego że bardzo dużo osób mówiło, że to jest historia strasznie urocza, taka, do której chce się wracać, taka, którą się przyjemnie czyta, że jest wciągająca, coś tam, coś tam, coś tam, natomiast ja z żadnej z tych rzeczy tak naprawdę tutaj nie poczułam, no może poza tym, że jest wciągająca, bo faktycznie była, miło się to czytało, ale totalnie jakby tych uroczych momentów, to ja chyba byłam na nie ślepa, bo ja ani jednego autentycznie tutaj nie zauważyłam. Może mam jakieś inne poczucie jakby tego, co jest gdzieś tam w moim mniemaniu urocze, może o to chodzi, ale też na przykład nie czuję, żeby to był mój taki comfort read, żebym chciała do tej książki wracać, więc no niestety moje oczekiwania zupełnie się rozminęły z tym, co dostałam. Poza tym też wydaje mi się, że ta książka jest jakby taka nieco zbyt poprawna, to znaczy
Nie, źle to zabrzmiało, że ona jest po prostu poprawna, ale przez to brakuje jej tutaj trochę emocji, bo na przykład właśnie te odpowiedzi na te listy, tak jak mówię, uważam, że to było bardzo fajne, że czytelnik może gdzieś tam też z tego skorzystać w pewien sposób, z tych rad, które tutaj daje główna bohaterka tym osobom, ale z drugiej strony te odpowiedzi na te listy często były takie... taki w stylu właśnie tych karuzeli, które są czasami na Instagramie, nie wiem, gdzie macie takie gotowe frazy, na przykład co powiedzieć osobie, która straciła bliską osobę, na przykład taki pierwszy przykład z brzegu, nie wiem dlaczego akurat taki, i tam macie takie rzeczy, które możecie powiedzieć, albo których nie powinno się mówić, żeby na przykład tej osoby nie urazić, żeby okazać jej wsparcie, wiecie o co chodzi, i właśnie mniej więcej w tym stylu były te odpowiedzi i okej, to jest spoko, bo to jest jakby poprawne, ale brakowało przez to temu takiej gdzieś tam takiej ikry, takich właśnie emocji. Nie wiem, może to zabrzmi trochę źle, może uznacie, że się czepiam, ale jakieś, no mniej więcej takie też miałam odczucia. Ale nie można odmówić tej książce tego, że po pierwsze miała fajny wątek romantyczny. Jest to wątek romantyczny, hate to love, mówię o tym głównym, ale mimo wszystko naprawdę mi się podobał, także to też duży plus. Kolejną kwestią jest to, że jest to książka, w której mam poruszone wiele tematów, najróżniejszych, i tak naprawdę wydaje mi się, że można tutaj znaleźć coś dla siebie, zarówno może część osób będzie w stanie się utożsamić z tymi problemami, z którymi przychodzą do głównej bohaterki te osoby ze szkoły pisząc te listy, ale też na przykład część osób może będzie w stanie się utożsamić z tymi problemami, które mają tutaj ci bohaterowie, chociaż też z drugiej strony te kwestie nie były tutaj jakieś mocno rozwinięte, ale mimo wszystko dużo takich ważnych tematów jest tutaj mniej lub bardziej rozwinięta, ale mimo wszystko się pojawia, także też to jest zdecydowanie książka, z której gdzieś tam można coś wynieść, która nie jest tylko takim czytadłem, jest wartościowa. Też na pewno duży plus za sporą ilość postaci LGBT. Uważam, że no, reprezentacja w książkach jest ważna, szczególnie tych dla młodzieży, i tutaj faktycznie bardzo dużo takich postaci mamy, przynajmniej z tego jak teraz właśnie o tym myślę, to tak mi się wydaje. Poza tym też tutaj mamy poruszony temat bifobii i takiej kwestii tego właśnie, czy jeśli ktoś jest biseksualny, to kiedy spotyka się akurat w danym momencie swojego życia z osobą przeciwnej płci, to czyni go to mniej osobą LGBT. I uważam, że było to naprawdę bardzo ciekawe przedstawienie tego problemu, ale też w ogóle bardzo potrzebne, bo ja wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, że taki problem istnieje, a tutaj okazuje się, że faktycznie, więc też no mogłam, jakby ta książka zwróciła mi na to uwagę, także też to mi się tutaj bardzo podobało. Poza tym też podobało mi się tutaj to, że ci bohaterowie mieli bardzo dużo wad. Ja o tym wam mówiłam przy okazji opowiadania wam o muminkach w tym reading vlogu z maratonu z muminkami, że mi się bardzo podobało, że właśnie autorka muminków wykreowała te postacie tak, że każdy z nich ma bardzo dużo wad i przez to nie są wyidealizowane, i tutaj też coś takiego się pojawia, to znaczy ci bohaterowie, każdy z nich ma jakąś taką bardzo wyraźną wadę albo nawet kilka, i też to jest tutaj poruszane, jak oni się zachowują w związku z tymi swoimi takimi raczej negatywnymi cechami, które posiadają, i uważam, że to też było naprawdę bardzo fajne, bo też czyniło te postacie bardziej po prostu realistycznymi, także uważam, że ta książka ma naprawdę bardzo dużo dobrych stron, ale mimo wszystko nie trafi do listy moich ulubionych i wystawiła mi ocenę 8,5 na 10, ale w sumie w tym momencie bym jej bardziej dała 8 na 10, bo tak jak mówię, miała dużo dobrych stron, miło mi się to czytało, ale nie została na długo w mojej pamięci. Kolejną pozycją są My dzieci z dworca z autorstwa Christine F, czyli jest to historia autorki. Jest to książka, o której prawdopodobnie słyszeliście, ale jak gdybyście nie słyszeli, to Christine F od 12 roku życia borykała się z problemem narkotyków. Tutaj też, no to jest na okładce, jako 12-letnia dziewczynka zaczęła palić haszysz, mając 13 lat sięgnęła po heroinę, więc no po prostu myślę, że powiem o moich odczuciach, bo tutaj raczej jeśli chodzi o jakieś takie kwestie, nie wiem, czy to jest dobrze napisane, czy nie wiem, bohaterowie są wykreowani, czy cokolwiek, to nie ma to sensu. Chociaż jeśli chodzi o język, to uważam, że jest on ciekawy o tyle, że tutaj są użyte takie zwroty młodzieżowe z lat 90. bodajże, więc no ja nigdy wcześniej niektórych z tych słów jakby nie słyszałam, żeby ktoś je używał na poważnie, albo żeby w ogóle ktoś ich używał w codziennym rozmawianiu ze sobą, także no było to dosyć też interesujące w tej książce. Ogólnie jest ona bardzo słabo wydana, też kwestia
kwestiach takich bardziej technicznych. Nie dość, że ma białe kartki, to jeszcze ten drugi jest strasznie taki mały. Nie ma tutaj w ogóle rozdziałów ani odstępów w tekście. I jak właśnie, bo tutaj też znajdują się na przykład wypowiedzi matki Christine albo jakichś tam osób, które pracują właśnie z młodocianymi, w sensie z nastoletnimi narkomanami. Na przykład jakieś osoby, które pracują w ośrodkach wychowawczych albo na policji. No to jest to oddzielone po prostu taką kreską i nie ma jakby przerwy w tekście, także dosyć dziwnie jest to wydane, ale no nie będę narzekać. Ogólnie to ta książka wywarła na mnie naprawdę dosyć duże wrażenie i też zmieniła w pewien sposób moje postrzeganie w ogóle narkotyków, ale takie dwie rzeczy, które najbardziej mną tutaj wstrząsnęły, to jest to po pierwsze to, że mamy tutaj przedstawione portrety tak młodych osób, które zaczynają brać narkotyki i które w tak młodym wieku, na przykład 12 lat, już są narkomanami i też na przykład chodzą na zarobek, jak tutaj jest to określane, czyli też no doświadczają tych wszystkich rzeczy, które wiążą się z tym nałogiem, nie tylko jeśli chodzi o sam nałóg, który no wyniszcza organizm, ale też właśnie o to chodzenie na zarobek, czy też, nie wiem, uciekanie z domu, kradzieże i tak dalej, więc no to jest ta pierwsza kwestia. Ale druga to jest to, jak bardzo matka Christine miała po prostu gdzieś, co dzieje się z jej córką, jak bardzo nie chciała widzieć, co się z nią dzieje i nie reagowała. I to było naprawdę przerażające, chociaż też, tak jak mówię, mamy tutaj wypowiedzi matki Christine, także to pozwala zdecydowanie przychylniej w pewien sposób spojrzeć na jej postać, spojrzeć po prostu na nią, na jej zachowanie i w pewien sposób tej wypowiedzi nam wyjaśniają, dlaczego ona zachowywała się tak, a nie inaczej, co motywowało to jej działanie i jak też ona się czuła w tej sytuacji, w której no ona też się znalazła, nie tylko jej córka. W ogóle też tutaj mogą powstać dwa obozy tak naprawdę, bo część osób może uważać, że jest to, że to, że właśnie Christine wpadła w ten nałóg, to jest wina jej matki. Część osób może uważać, że jest to tylko i wyłącznie wina Christine, jako że no nie była ona już takim dzieckiem, w sensie no była nastolatką, miała gdzieś tam wolną wolę. Natomiast według mnie tak naprawdę chyba tutaj miało na to wpływ bardzo dużo czynników, począwszy od na przykład jej dzieciństwa, zarówno jeśli chodzi o sytuację rodzinną, która była bardzo trudna i ciężko się strasznie o tym czytało, ale też jeśli chodzi na przykład o to, w jakim środowisku dorastała, mieszkała, na jakim osiedlu właśnie mieszkała, do jakiej szkoły chodziła, w jakie towarzystwo potem wpadła i tutaj było bardzo dużo tych różnych czynników, ale też na pewno nigdy nie będziemy w stanie tak osądzić tego, co konkretnie ją do tego doprowadziło, bo mimo że ta książka jest bardzo szczegółowa, więc też tutaj jest bardzo dużo takich trigger warningów, chyba tak to się mówi, między innymi na przykład przemoc domowa, branie tych narkotyków, prostytucja, tutaj mamy jeszcze na przykład, nie pamiętam już teraz aż tak dokładnie, ale no jest tego tutaj bardzo dużo, także jeśli ktoś jest bardziej wrażliwy, to myślę, że warto jest tą książką poczekać do pewnego wieku, który uznacie dla siebie za odpowiedni, ale mimo wszystko ostatecznie po nią sięgnąć, bo uważam, że jest to książka naprawdę bardzo wartościowa pod tym względem, że naprawdę może zmienić postrzeganie na narkotyki i możemy sobie uświadomić, czym konkretnie ten nałóg się wiąże, bo mimo wszystko no są te wszystkie, nie wiem, akcje w szkołach, że przychodzi do was, nie wiem, pan psycholog czy ktokolwiek i wam o tym opowiada, ale jednak no przeczytanie tej książki to jest totalnie inne przeżycie moim zdaniem, także warto. I też jeśli ktoś czuje, że jakby jest gotowy, że nie będzie to dla niego zbyt ciężkie, to uważam, że no nawet w wieku tych 15 lat już warto tą książkę przeczytać, bo jednak głównie jest tutaj opisywany 14-15 rok życia Christine. Więc tak, to jest chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Ogólnie ciężko się też nie o tej książce mówi, bo ona jest bardzo jest ciężka i dużo tutaj jest takich rzeczy, które mną wstrząsnęły, które były trochę obrzydliwe. Ja tutaj bardzo dużo miałam takich momentów, gdzie po prostu się oburzałam na zachowanie postaci niektórych albo na to, co ich spotykało. Tutaj dużo takich jakby emocji w stylu złość, oburzenie, właśnie przerażenie ta książka wywołuje, ale mimo wszystko cieszę się bardzo, że ją przeczytałam, bo uważam, że gdzieś tam było mi to po prostu, nie wiem, czy było mi to potrzebne, może nie w ten sposób, ale jednak na pewno coś ta książka do mojego życia wniosła. I też na pewno będę chciała obejrzeć film, który powstał na jej podstawie, bo też słyszałam, że jest on naprawdę dobry. Przejdźmy może już do kolejnych książek, bo zrobiło się tak troszeczkę ciężko. Więc dwoma kolejnymi książkami są Muminki, czyli Zima Muminków oraz Opowiadania z Doliny Muminków, o których wam mówiłam w tym reading vlogu z maratonu czytelniczego z Muminkami.
Więc was do tego filmu odsyłam i was zachęcam do obejrzenia, bo naprawdę strasznie się starałam, że nad nagraniem tego filmu i nad jego zmontowaniem uważam, że wyszedł naprawdę fajnie, więc też, bo żeby nie było, ja też umiem być obiektywna, niektóre moje filmy uważam, że wyszły kiepsko, na przykład Tiranking nie do końca mi wyszedł, w sensie chodzi o ten obraz jakby mnie, bo tam nie do końca dobrze go oświetliłam i nie jestem jakoś zadowolona bardzo z tego filmu, ale z tego na przykład jestem bardzo, także wam polecam po prostu obejrzyjcie, jak jeszcze nie oglądaliście. I już ostatnią książką w tym wrap-upie jest Division 303 Arkadiego Fiedlera. Zawsze właśnie jakoś tak zmiękczam to E w tym imieniu, bo jakby to nazwisko jest takie, że się wymawia tak właśnie z I i tak jakoś wychodzi. Nie wiem, po co to powiedziałam. W każdym razie jest to moja lektura, którą miałam na marzec i uważam, że jest naprawdę całkiem dobra. Chociaż oglądaliśmy dzisiaj kawałek filmu i film uważam, że jest lepszy na ten moment. W ogóle też bardzo mi się podoba to, że kiedy mamy tam pokazane postacie Niemców, to oni mówią po niemiecku, kiedy mamy tam Anglików, mówią po angielsku, a Polacy mówią po polsku, więc to też dodaje takiego realizmu, ale przede wszystkim znacznie bardziej w tym filmie czuć te patriotyczne uczucia, które towarzyszą tym lotnikom, myśliwcom, no i też w ogóle cały dramatyzm niektórych wydarzeń i usłyszeć te samoloty to jednak troszeczkę inne doznanie niż czytać o nich na kartach tej książki, ale mimo wszystko również mi się książka naprawdę dosyć podobała. Uważam, że jest to wszystko w dosyć taki przyjemny sposób opisane, też jest to napisane w sposób taki, że naprawdę lekko się to czyta, a jest to książka z 40 roku, także no już troszeczkę czasu minęło od jej napisania i wydania, ale mimo wszystko czyta się naprawdę świetnie, także nie musicie się martwić, że tutaj jest jakiś język, którego możecie nie zrozumieć i który będzie dla was ciężki do czytania, nie w tej lekturze, więc też no, tak jak mówię, te opisy tych wszystkich bitew w powietrzu, tych ruchów, tych samolotów są naprawdę bardzo fajnie opisane, więc ja mimo, że totalnie się nie interesuję lotnictwem, to byłam w stanie sobie ze wszystkimi szczegółami wyobrazić, co te samoloty tam robiły w tym powietrzu, także uważam, że fajnie jest to napisane przede wszystkim. No i też oczywiście tematyka jest ważna, no bo jednak jest to tematyka II wojny światowej, bitwa o Anglię, która była jedną z ważniejszych bitew w czasie II wojny światowej, także też tutaj mamy ten temat przybliżony. Chociaż uważam, że nie wiem jak do końca to było, bo jednak podobny autor nie dość, że znał się z tymi lotnikami z Dywizjonu 303, to jeszcze pisał to no, w trakcie bitwy o Anglię, więc niby wszystko powinno być bardzo tutaj realistycznie i wiarygodnie przedstawione, ale mam wrażenie, że pewne rzeczy są podkoloryzowane, przynajmniej takie jest moje osobiste odczucie, albo po prostu może gdzieś tam porażki tych lotników nie są pokazane, bo czasami to było aż dziwne, że w każdym jednym momencie ci polscy lotnicy byli w stanie się uratować, w sensie ja nie wątpię, że oni byli dobrzy w tym, co robili, ale jednak to było troszeczkę podejrzane jakoś tak, kiedy na przykład oni od razu byli w stanie zauważyć tego Messerschmitta, który gdzieś tam był daleko, daleko od nich, a ten Messerschmitt nie był w stanie ich zauważyć, kiedy był dosłownie tyle od nich, także to jest, no takie, ja bym tam wątpiła, czy autor czegoś nie podkoloryzował, ale to jest bardzo takie personalne odczucie i totalnie się jakby tym nie przejmujcie, to jest po prostu moja bardzo, bardzo subiektywna opinia, więc tak jak mówię, książka mi się naprawdę podobała. I tak, to by było tyle, jeśli chodzi o ten wrap-up. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybujcie kanał na dole, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i piszcie w komentarzu, jeśli czytaliście którąś z tych książek, albo jeśli chcecie którąś z nich przeczytać. No i koniecznie też piszcie, co wy czytaliście w marcu. Jestem bardzo ciekawa. No i to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!